Jest szokujący artykuł na portalu Wolne Media. Ja to traktuję jak fake news, bo właśnie nie chcę wierzyć, to się nie chce w to wierzyć, o tajnych laboratoriach amerykańskich na terenie Ukrainy, o niespotykanie dużej ilości osób, które od czasu do czasu chorują, nie tylko obecnie, ale i w przeszłości. Nie śledziłem, przyznam, tamtych statystyk i raczej w to nie wierzę, ale z artykułu wynika, że jak były te epidemie ptasiej grypy, świńskiej grypy, to na Ukrainie bardzo dużo ludzi z tego powodu cierpiało, a nawet umierało, ponad przeciętnie w stosunku do innych krajów. I jest jakby sugestia płynąca z tego artykułu, że po prostu ludność ukraińska służy do testowania tych substancji, które w tych laboratoriach amerykańskich, a że one tam są, no to jakby fakt jest. I co one tam robią? No pewnie pracują dla dobra ludzkości, nad różnymi tam specyfikami, ale artykuł jest bardzo długi, bardzo obszerny. Wolne media, tajne laboratoria USA na Ukrainie. Jak ktoś chce z Państwa się zapoznać, to proszę, w takiej żyjemy rzeczywistości i zakończmy hymnem przyszłej polskiej armii. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько. Дякую, до побачення.